Czas na kolejny odcinek featuringów na przestrzeni lat. Po jakimś czasie ponownie nagrywam kolejny odcinek z tej serii. Czas na dwóch jegomości. Jeden ze Szczecina, drugi z Poznania, czyli Polska Zachodnia. Długo są na scenie, a nagrali razem raptem tylko 3 numery, więc zaczynajmy. Po tym wstępie domyślacie się pewnie, że chodzi o Palucha i Sobotę. Sobotę i Palucha. Goście nawijają na tej scenie już długo, że tak powiem, a mają raptem na koncie 3 numery, w których gdzieś tam się przecięły ich zwrotki, więc zacznijmy od samego początku, od numeru pierwszego tak naprawdę. W roku 2010 ukazuje się płyta Boskiego Romana o nazwie Krak 3, na której udziela się niemała ilość raperów, w tym całkiem spora ilość spotyka się w konkretnym numerze Niełatwy jest żywot ulicznego rapera. Nie ma lekko być raperem w dzisiejszych czasach. Choć uliczny rap mamy wpisany w DNA. Trzeba kombinować, żeby na powierzchni stać. Mamy tam m.in. Rapera o ksywie Kompleks z Serbii. Jest także Gabi, Popek, Tadek jako reprezentanci firmy, oczywiście sam Boski Roman, Peja, a także właśnie Sobota oraz Paluch. Nie wiem co za złe masz ciągle mi. Masz straszną jazdę, że jestem zły. Reprezentuję ich, tak zresztą nie od dziś. Rok później, 8 października, wychodzi solowy album Soboty o nazwie Gorączka Sobotniej Nocy, gdzie w numerze Naprzód właśnie zaproszony został na ten krążek Paluch, a także Rychu Peja, Panna Kwan, a na bicie oczywiście Mateo. Ciebiesz i wiesz, czego jeszcze nie rozumiesz, ją. Moja przeszłość ma wpływ na moją teraźniejszość. Dzisiejsze błędy wyjdą jutro, taka kolejność. 4 lata później nakładem wydawnictwa Step Records ukazuje się album Dwie Strony Świata duetu producenckiego Steel Banging. Na tym krążku znajduje się numer Pierwiastek Bloków, w którym właśnie udziela się Paluch oraz Sobota na zwrotkach. Nie mam zwyczaju ciągnąć dziś za sobą ofiar losu. Wszystkich opornych na rozwój nie dopuszczam do głosu. Sam sobie jestem szefem. No i tak naprawdę odcinek dobiega końca. Jak na razie mamy tylko te 3 numery, gdzie są zwrotki Palucha, zwrotki Soboty w jednym traku. Mało bym powiedział, ale wiadomo, czas jeszcze przyniesie pewnie nie jeden fit, więc to pewnie zobaczymy w przyszłości. A wy piszcie mi pod komentarzami w tym odcinku, jakie pary raperów mam wziąć do tej serii. Pisaliście poprzednich, oczywiście to wiem, pamiętam, robię research, to czasem nie jest takie proste, czasem te odcinki są super długie, ten akurat był taki krótki, ale hej, ona się nie kończy, ta seria pewnie nie skończy się tak naprawdę nigdy. Do usłyszenia.